Jako GovTech Polska razem z Polskim Funduszem Rozwoju zorganizowaliśmy hackathon dla miast. Jest to jedno z korowych wydarzeń GovTech Festiwalu. Dlaczego? Bo właśnie w pierwszej edycji GovTech Festiwalu skupiliśmy się na obszarach, które zostały najbardziej dotknięte przez pandemię. Między innymi są to miasta. Miasta, które stają przed ogromnym wyzwaniem tego, aby te relacje międzyludzkie, aby cała codzienna gospodarka miasta funkcjonowała na najlepszym poziomie. Na 30 miast było 20 dobrych projektów i to był dla nas trudny wybór. Każdy miał swoje indywidualne cele, indywidualnych faworytów, każdy z jurorów, ale z mojej perspektywy i myślę, że z perspektywy całości wybraliśmy te miasta, które dotykają też współczesnych czy problemów, które z którymi występują tu i teraz. Na hackathonie dla miast Świdnik postawił wyzwanie związane z analizą mobilności mieszkańców miasta. Celem zbadania, w jaki sposób dostosować rozwój infrastruktury miejskiej do potrzeb mieszkańców. W taki sposób, żeby nie wydawać środków finansowych tam, gdzie być może nie spełni to oczekiwań naszych mieszkańców. Przede wszystkim rozwiązanie, które zaproponował zwycięski zespół, spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Integracja różnych źródeł dofinansowania, do wymiany starego źródła ogrzewania, a także skłonienie mieszkańca do tego, że trzeba podjąć decyzję i warto podjąć decyzję o wymianie źródła węglowego na źródła ekologiczne. Dzięki rozwiązaniom, które udało się zaprezentować na hackathonie dla miast, uda nam się zbilansować system odpadów komunalnych w mieście. To znaczy, tak naprawdę mieszkańcy będą mogli płacić mniej za wywóz odpadów komunalnych. My jako Urząd Miasta będziemy wiedzieć, które nieruchomości wymagają uszczelnienia, gdzie na przykład występuje tak zwana szara strefa.